Jestem królem świata. A ty co, znowu nawąchałeś się spalin z dwusuwa? Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek ze świata przedstawionego na mapach. Dziś zaczniemy sobie od banku Akunasto, czyli no banku, tak? Jedynego banku w królestwie tak naprawdę. Tak wygląda budynek główny. Tak wygląda schemat wyspy bankowej. Orklinda, sektor Vertona, magazyn, budynek główny, skrzydło boczne i tak dalej, i tak dalej. Nic nadzwyczajnego, prawda? Tu mamy Akademię Wojny Kumdanas. Tak wygląda jej budynek. Góra taka, że tu się wlatuje i tak dalej, i tak dalej. Takie dziwne, specyficzne wieże. Tu jest budynek. Strefa ostrzału, magazyny arsenalne, Akademia Kumdanas, budynek drugi, bo są dwa. Plac oblężniczy i tu znów magazyny. Dlaczego są dwa budynki? Można powiedzieć dla żartu, że jak jeden wysadzą, to będzie drugi. Będzie gdzie mieszkać. Tu mamy Akademię Zutkadir, Akademię Magii. Właśnie Akademię Magii, której budynek zbudowali na tyle futurystycznych, jakby chcieli wzorować się na budynkach ziemskich. No i wygląda to w sumie trochę jak właśnie budynek ziemski, tak? Jedna wieża i druga taka złączona trójkątna z kwadratem, tak? I tak to wygląda. O! Pola uprawne, budynek akademii, płot, drzewo, teren zarośnięty. No, nic nadzwyczajnego, tak? Dalej mamy bazę księżycową jaszczurów, gdzie jest to tak naprawdę statek kosmiczny. Patrząc na ten rysunek, to sobie myślę, kurde, kosmiczni Marines byliby dumni z tej konstrukcji, tak? Wielki latający kosmiczny statek, który wbija się w ziemię i zaczyna funkcjonować jako laboratorium. Kosmiczni Marines pewnie kupowali technologię od jaszczurów w roku 40-tysięcznym. 40-tysięcznym, coś takiego. Tak wygląda ta baza w przekroju, tak? Mostek, sterownia, kabiny pilotów, generator, styl przekaźnika, strefa przekaźnika, zakłócać, cewka kamuflażu, stacja kamuflażu, magazyn, mieszkania, magazyn, zbiorniki paliwa, szyb silnikowy, silnik, kolce dokujące, laboratoria, amortyzatory, głowica wiertła i winda górnicza, czyli no tu się wiercają, ale tu zjeżdżają już maszynami ręcznie tu dalej kopią, tak? Taka fajna konstrukcja. Tu mamy mapę Adrabasty uproszczoną, niedokładną, czyli właśnie to, co jest tu, ja wam będę musiał pokazać w którymś odcinku, ale w większej skali i wtedy są narysowane wszystkie budynki, jak leci pokazane. No i nazwy sektorów, oczywiście numerki macie. Wixo, Zesmis, Urara, Krosi, Fangs, Ukusuku, Ani, Kumun, Yika, Sohon, Zak, Alini, Kron, Zule, Klara, Zelinan, Tros, Selik, Honin, Tkoninana, Runan, Xiza i Biena. No, tu jest ta wyspa główna, na której jest pałac, tu jest wyspa rolnicza, tu chyba jest, albo tu jest dzielnica pogromców, a ta linia przerywana to jest szlak, przez który przejeżdża podziemna kolej. Co my tu mamy napisane? Legenda do mapy Adrabasty fragmentowej. O, to sobie zostawimy na później, bo to jest właśnie mapa Adrabasty fragmentowej, czyli tej, którą będę musiał ułożyć z fragmentów, żeby wam to zobrazować. Tutaj jeden ze starszych rysunków, które zrobiłem, przedstawiający wnętrze fortecy w Otchłani, tak? Sześciokątny budynek Rady Sześciu, jakieś mieszkania, huty, tam zakłady produkcyjne, domy szych, jeżeli ktoś chce tam mieszkać, budki strażnicze, no i sam pałac, tak? Sala tronowa, dwupiętrowa jest. Tu mamy wszystko właśnie poschematowowane.
główne wieże, elitarne koszary, domy burżuazji, więzienie tymczasowe, kwatera generalska, wielka huta kowalska, domy strażników, magazyny strażnice, magazyny burżuazji, magazyny królewskie, huta królewska, budynek rady 6, sala tronowa, brama, wieże wewnętrzne, domy mieszkalne. No i tak to się prezentuje mniej więcej. Bardzo stare rysunki to są. Papier się na szczęście nie rozpadł. Schemat wyspy zamkowej, forteca, pęknięcia eterycznej, kolce skalne. No tak ta wyspa wygląda z góry, tak? Z lotu ptaka. Tu mamy katakumby poziom pierwszy. To są katakumby, no, pradawnych, tak? Magazyny, kanciapy strażnicze. Nie, tak? To katakumby? No Jezu, co ja mówię? To są katakumby, to nie pradawnych, tylko to są pod fortecą w Otchłani. Pomerdało mi się. Tak, jest, są magazyny, kanciapy strażnicze, schody na niższe piętro, schody na wyższe piętro, zbrojownia królewska, szyb wentylacyjny, laboratorium Aureliusza, pomieszczenie taktyczne. Jeszcze, że laboratorium Aureliusza pod numerem 7 jest tu. Bo Aureliusz ma dwa miejsca. To jest jego jakby własne, prywatne, można powiedzieć. Tylko on tu wchodzi. I to na górnym poziomie fortecy Pałacu Królewskiego. Tak? Ono jest takie ogólnodostępne. Tu mamy poziom drugi, czyli niższy. Magazyny, hala elit, sypialnia elit, elitarnych wojowników. Leże Arkanodona, skarbiec, schody na wyższy poziom, na niższy poziom, szyb wentylacyjny. Arkanodon sobie tutaj siedzi i śpi. I tu mamy poziom trzeci, gdzie jest zbrojownia, jest sala pamiątkowa, jest portal aksymitorowy i schody na wyższy poziom. Portal aksymitorowy, rzadko się tego słowa używa, po prostu mówi się portal. Tylko portal aksymitorowy mówią ci, którzy tam pracują, tak? Otworzyć aksymitę, aksymitra albo coś takiego. Tak wygląda miasto w Otchłani, to na południu od Wyspy Królewskiej, tak? Centralny. Już po zalesieniu, bo to na początku była pustynia, taka no trawa se jakaś byle jaka rosła, ale później zostało to zalesione, dano fontannę, drzewka, tą kostkę brukową z płyt magmowych. Tu mamy kościół widać, tu są domy i zakłady, tu jest ta budowla dźwiękoszczelna zrobiona ze specjalnych materiałów, żeby tłumiła dźwięki, które idą z fortecy. Tu jest dom Zirmela, a dalej po lewej to tam już nie chciało mi się rysować. Kartki mi zabrakło, hehe. Tak wygląda miasto od góry. Kościół, dom Zirmela, dom mieszkalny, magazynek spożywczy, sklep metalurgiczny, bar po... rozdarte spodnie, bar rozdarte spodnie, tak, sklep motorniczy, dźwiękoszczelne budynki, pompa filtrownicza, drzewa, krzaki giganty, fontanna. Motoryzacyjny, znaczy sklep motorniczy, to jest właśnie sklep, w którym można kupić motocykle i skutery alchemiczne, części do nich i akcesoria, jakby ktoś potrzebował. Oczywiście ten układ może się zmieniać czasem, bo na przykład już nie sprzedają się, to po co? Nie przynosi to zysku, prawda? Spożywczy musi być zawsze. I z bronią metalurgiczną. Tu mamy piwnice miejskie, poziom pierwszy, bo pod wyspą są jaskinie i w nich też się mieszka. Dlatego tak jak małe to miasto, gdzie te miliony ludzi się tam mieszczą. Znaczy demonów, nie ludzi. Ludzi to można upchać, trupów tak na siłę. Mamy, tak, drabinę na wyższe piętro, drabinę na niższe piętro, spiżarnie, mieszkania, kominy, magazyn Zirmela i podziemna kaplica. No widać, że Zirmel jest oddzielnie, kaplica oddzielnie, a to wszystko jest pod mieszkaniami. Tu mamy drugi poziom, schody na wyższe piętro, spiżarnia zapasów ostatecznych, mieszkania, podziemna karczma i źródełko. No, i w ten sposób już doszliśmy do końca drugiej części świata przedstawionego na mapach. W następnych odcinkach pokażę oczywiście więcej. Także do zobaczenia i cześć.